Hej. Siema Guti. Kochani, druga część, witamy Was serdecznie. Dzisiaj Liga Mistrzów leci. Właśnie Chelsea remisuje z PSG 1-1 po golu Ibrahimowicza i Obi Michaela. Natomiast my ten mecz oczywiście na spokoju obejrzymy, ale w tym momencie jesteśmy w trakcie naszego domowego treningu. Treningu, który ma na celu przywrócić jakby sprawność Gutkowi, dlatego że my już, zobaczcie, zaczęliśmy chodzić. Świetnie to wygląda, ale jeszcze nie kopiemy, bawimy się piłką gumową i piłką gąbkową. Gdzie jest gąbkowa? Tam jest gąbkowa, natomiast do tych ćwiczeń, które teraz wykonujemy, gąbkowa jest dla nas lepsza. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, lećcie szybciutko do pierwszej części, tam dużo opowiadam, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Natomiast to jest nasza kochana Krušen Arena, czyli inaczej mówiąc nasz domowy przedpokój, dosyć mocno zdewastowany. Patrzcie, jeden kinkiet świeci, drugi nie. To zdaje się Gutek nam załatwił, ale powiedział, wtedy był bardzo malutki, powiedział do mnie: tato, jak będę kiedyś już zarabiał, to ci kupię. No, trzymam go za słowo. Gotowy? Zaczynamy. Spokojnie, bawimy się, kochani. W tych ćwiczeniach, które robimy, chodzi o to, że dbałość ich, jak najbardziej będziemy się do tego przykładać, ale nie jest to istotne. Po pierwsze, piłka gumowa nie ma takiej lotności i kontroli. Powiem Wam szczerze, ja nie wiem, czy bym zrobił nawet 20 kapek, a normalnie robię ich dużo, dużo więcej, bo to jest piłka ciężka do kontrolowania. Chodzi o to, żeby Gutek zaczął pomalutku obciążać stawy, stawać na nóżki, zginać kolanka. O to w tej zabawie chodzi, także przyjemnego oglądania, a dla Ciebie super treningu. Lecimy. Zaczynamy po 10 kolanek, ale na razie łapiemy, dobra? Czyli tak musisz zagrywać, żeby mi spadała do rąk. Czyli jakbyś chciał dać asystę z główki. I nie świrujemy żadnych wolei i tak dalej, bo Gutek ostatnio robił z kolanek woleje, takie mniej więcej. Chodzi o to, żebyśmy kolankami do rąk zagrywali po 10 każda. Lecimy. Raz i łapiemy. Świetnie. I teraz lewym. Dwa. Ty prawym. Super. Trzy. Świetnie. Cztery. Pięknie. Pięć. Świetnie. Sześć. Raz jedno, raz drugie. Za słabe było. Powtóreczka. Jedziemy od początku. 10 razy do rączki musi być. I zmieniamy ćwiczenie. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Tak, chyba 20, nie? Sześć, tak. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, brawo. 11, 12. Przypomina to trochę kung fu albo jakieś tajskie sporty walki. Pozdrawiamy Dominika, naszego serdecznego przyjaciela, mistrza świata. 15. Walczył ostatnio w Japonii, ale troszkę coś tam nie poszło, kochani. Ale no takie są sporty walki. Całą walkę przeważał. Chwila nieuwagi, jeden strzał i po meczu. Brawo. Pierwszy element za nami. Teraz to samo, Gutku, tylko próbujemy 10. Ja do ciebie, ty mi oddajesz i ja łapię, dobra? Czyli tak, ja do ciebie, ty mi oddajesz kolanem i ja łapię, dobra? I tak 10 razy. 10 razy. Raz. O, jak źle dam, to moja wina, spoko. Ty natomiast uważaj o rozsądek, proszę. Jak piłka leci za bardzo, to ją absolutnie nie łap. Nie rób mi takich rzeczy, dobra? Takich rzeczy nie robimy. Jak ucieka, trudno, ucieka. Ok, widzowie? O co innego w tym filmie chodzi. Raz. Właśnie zapomniałem, że ci mam na kolano dawać. Raz. Prawie. Teraz zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda zrobić. Uwaga. Cyk. Świetnie, prawie. 10 pod rząd może być problem. 5. Hop. Jedna się udała. Hop, hop, hop. Teraz tato dał kamę. Już sekundkę. Popróbuj troszkę pokapkować chociaż jedną nóżką w ręku. Słuchajcie, tam troszkę pomogłem przy zadaniu. Już, nie, nie idzie kapek. Już jestem z powrotem. Kapek nie idzie. Dobra. To próbujemy jeszcze raz. Mama, ale ja nic innego mądrzejszego nie wymyślę. Na nasze wołanie odpowiada echo. Chodzi o to, że jak dajemy echo... Super. Mama ma pomysł już. Ok. Jedziemy dalej. Raz. Udało się. Mamy drugi raz. W sumie mamy 10 tak zrobić. Uwaga. Trzeci raz. Świetnie.
Ostrożnie, Gutku. Ostrożnie, Gutku. No ale coś w tym kontekście trzeba, mama. Nie, no właśnie kontekście. No ja powiem ci słabiutki, jestem polonista, wolę matematykę. Widzowie, przepraszam jeszcze raz. Kochani, sobie poradziłem, ale mądry jestem. Tak powiedziała mamcia. Uwaga, ile było? 3, 4, brawo. 5, chyba złapaliśmy patę. O, dobra, może być i tak. 6. Wolałbym kolanko, bo na razie nie chciałbym stopy uruchamiać. 7, traf broni, koszta nieszczelny. 8, ale my to potem obejrzymy, kochani. Także zobaczcie. Jeszcze jeden. Nie ma gola. No zaraz ciszę głos. Nie. Słuchajcie, kochani, ciągnie nas tam do tej Ligi Mistrzów, ciągnie tam Gutka, ale to też jest bardzo ważna sprawa. Zobaczcie, jak bardzo ważna, że nie siedzimy tam, a trenujemy. Uwaga, ciach, ekstra. Ciach, super. Ciach, super. Mamy zrobione. Mamy to zrobione, słuchajcie, przerobiliśmy kolanka. Schodzimy z piłą na dół. Dawaj, Guteczku, schodzimy z piłą na dół. No nie. Czyli nóżkami teraz. No nie. Nie. Ja będę po prostu podbiciem, butek sobie będzie z wewnętrznej. Staramy się jeszcze tutaj tej ale części stopy w ogóle... Tutaj, ale nieważne, możesz nawet z piszczela, z czegokolwiek, aby do rąk mi trafiło, dobra? Tak jak ja tobie. Nie, najpierw łapiemy. Aha. Najpierw łapiemy, Gutku. Wszystko zaczynamy zawsze od łapania, dobra? Patrz. Cyk. Świetnie. Cyk. Świetnie. Cyk. Pięknie. Cyk. Ale mi na kostkę siada. Ekstra. Prawie nie dobrze, ale lewa na cyk. Kostkę. Ekstra. Cyk. Ekstra. Cyk. No, zdecydowanie nogami idzie nam lepiej. Ekstra. Przypominam widzowie, że celem tego odcinka jest pokazanie, że staramy się wracać, kochani, do... No dałem ci troszkę szczura. Że wracamy do aktywności, kochani. Zanim wyjdziemy z naszymi nowymi butkami na Kruszyn Arenę na dwór, czy tam do Tomaszowa na Orlika, to jeszcze troszeczkę musimy popracować w domku. Jeszcze skończyć rehabilitację. Ile łapaliśmy? Nie. To jeszcze raz łapiemy 20 i zaczynamy wtedy inny etap. Jedziemy. Raz. Brawo. 2. Super. 3. Aha, no to tak chyba 10. 4. Raz prawa, raz lewa. 5. 6. Super. 7. Ach, bym zaniżył. Brawo. 8. Brawo. 9. 10. Super. Brawo. Brawo, uwaga. 11. Super. 12. Super. 13. Brawo. 14. Brawo. 15. Super. Super. 16. Super. 17. 8. 17. Dobra, 18. Super. 19. Brawo. 20. Brawo! Jest. Lewa u mnie też jest. Teraz, Buteczku, taka sama próba, tylko ja tobie na nogę i ty mi z powietrza. Dobra, tak jak było z kolanem. Cyk, cyk, świetnie, raz. Cyk, cyk. Nie, prawo będzie później. No ja wiem, no nie jesteś prawomożny. Jakby nie było, kochani, to pracujemy i nad prawem. Raz. Świetnie. Ciach. Oj, ale ja muszę dawać tylko z prawej, bo moja lewa jest za mało dokładna, dobra? Ja będę ci dawał tylko z prawej. Nie wiedziałem. Składki były taką. Jeszcze raz. Cyk. Świetnie. Cyk. Tak, możesz klatkę. Możesz sobie pomagać. Tylko graj mi do góry piłkę, nie na dół, dobra? Żebym łapał. Nie, to nie wiem. No, próbuj, żebym łapał. Cyk. Świetnie. Cyk. Brawo, ale mi wali gnioty. Jak na taką gumę, to są fajne gnioty. Świetnie.
cyk. Ajajaj. Spokojnie, takich piłek to bym nie chciał. Nawet w oczach widziałem u Łódka takie przerażenie. Tak? Nie. Dobra. To nie ma na celu zmęczenie ciebie. Oleś tu teraz zawinął pięknie, ładnie.